Witam Was bardzo serdecznie. Disciples 2, kampania Mrocznego Proroctwa, Legionami Potępionych i w głównej roli oczywiście Baronowa i jej wspaniała armia wyznawców i opętanych, a także przyszły Inkub oraz Chart. Dobrze, co my tutaj w ogóle mamy za sytuację? Na razie jedno miasto, nawet dwa przejęte. Górskie klany z nami w sojuszu. Miałem się skierować w stronę Hord, żeby oczyścić już swoją połowę mapy, że tak powiem, żeby ona już była moja. Natomiast tutaj Rózgowiczka niech skieruje się do zasobów, do many. Many złota, Tiamat, dwa chochliki. No to bym się musiał już bronić wyznawcom. Nie zadam takich obrażeń, żeby tego Tiamata tutaj pokonać. Beliar byłby potrzebny, nawet dwa. To oni by już połowę tego odjęli. 260 by odjęli. No nadal zostaje 230 temu Tiamatowi, ale to się już powinno wtedy dwie tury zrobić. Tylko i tak potrzeba więcej życia. Złodziej tutaj nie dojdzie, niedobrze. Niech idzie do kolejnych ruin i tam szuka szczęścia. No i dupa blada. Demonolog nam zdechł. No ale to tylko on. No i się nie uda wrócić do miasta. Szkoda. Jak w ogóle stoimy z budynkami? No jest dobrze, zważywszy na to, że tylko inkub będzie mi potrzebny. Tak, nasz demonolog tutaj się ma zajmować rózgowiczkami hordowymi. To zrobię kolejną rózgowiczkę i ona niech tutaj wypełni zadanie prowadzenia jednostek, żeby jakaś tam część życia się zregenerowała. No, Czarta akurat nie wprowadzę. To wielka kierda, której taka zwykła baronowa nie uniesie na swych plecach. A ty możesz jeszcze przy okazji przedmioty później przetransportować. Także się przydasz. I to pierwsza tura w odcinku owym. Mogę przeprowadzić tą walkę samodzielnie już. Zamieć mi chcesz dać za 300, no ja to... No w sumie mógłbym wziąć, ale... Nie sądzę, żebym tego później używał. Spadaj. Jakbyś mi dał tutaj za 300 moc Witara albo lodową tarczę, to ja rozumiem. To ja wtedy jak najbardziej rozumiem. A ty, pani Piorzyco, nie myśl sobie, że śmierć przed tobą ucieknie. Ona zaraz do ciebie przyjdzie. Dobrze, podaj mi teraz to. No i z powrotem w twoje ręce podarujemy zaszczytne przedmioty. Nie, ja tego nie chcę robić. O, świątynia jeszcze będzie potrzebna do rozbudowania, ale już nie będę się aż tak palił, może walić to. Ten Tiamat, to by było dobre porobić takiego Tiamata. To bym się już znacząco przybliżył do poziomu dla Inkuba. Tiamat jest 1385 wart. No to będzie sporo doświadczenia.
około 500 tam będzie. No akurat Czartowi wystarczy. No to tą 1/3 doświadczenia demonolog by zgarnął już od razu. Czy to już w ogóle to jakieś demony krążą? No byłbym skłonny spróbować zawalczyć z tym. Tylko no, musi się to udać, cała operacja. Operacja pod nazwą Beliar. Jeżeli to nie wypali, no to tak słabo. Całe szczęście nie zdobył ten Tiamat poziomu. No, wiadomo, jednostki tutaj grywalnych raz nie mogą zdobywać kolejnych poziomów, ale no nie dotyczy to oczywiście dowódców. No, jeszcze obniżyliśmy te obrażenia. To jest słabe właśnie dla mnie. Nie zrobię ci aż tyle, ile bym chciał. Właśnie, trzeba o tym pamiętać. I to duża szansa na obniżenie obrażeń. Może tym razem nie obniżysz? Gdzie to? Ale to są nadal 262 punkty życia. Akurat 35 punktów doświadczenia dostają te chłopaki. No i tutaj poziomu nie będzie. 262 punkty życia zostały. Jak ja to mogę porobić? Mogę cię wystraszyć generalnie. Żebyś przypadkiem tutaj drugi raz nie zaatakował. Albo w ogóle jedną turę zrobić ataków. Jak będę szybszy, to wystraszę, to najwyżej ucieknie i tyle. I później jeszcze raz na raty to zrobić. Tylko muszę być szybszy, a tutaj pewności nie mam. 75, 46 obrażeń. To jest 120, 170. Ty będziesz brał obronę. No ty też mógłbyś. Czyli oni by tylko zaatakowali. No trzeba będzie wystraszyć tego Tiamata. Nie widzę innego rozwiązania. Pomimo zdjęcia butów, akurat no zabraknie akurat tego jednego punktu ruchu. No, jaka szkoda. Dobra. No, po prostu może dostanę te obrażenia najwyżej. Wy się obrońcie. Ach, opętany mi zniknie. Dobra, strasz go. Strasz gościa. Te nikczemne kreatury przecież. Tutaj zaatakowały. Trochę się zregenerujesz, ale ja też jeszcze jednego Beliara będę mógł rzucić w razie czego. Sobie to tak na raty podzielę. No, wiem, trochę kombinacji było, ale... To jest dawka doświadczenia, naprawdę. W dużych ilościach. No, tu deko demon z dwoma chochlikami. Niby dwa chochliki, a... Zawsze coś tam dziobnął. Może ma straż ten Tiamat, to by od razu zaatakował. Nie wiem właściwie, czy ma, czy nie ma takiej funkcji. Nie ma. Jak tam u niego z tym życiem? Nie ma za kolorowo. Więc możemy się spróbować jeszcze raz. 190. No jak wszystko trafi, to będzie dobrze. Jak nie trafi, to będzie Lipton. No. Wspaniale. 277.
Malutko. Na te 5 jednostek, niecałe 300 tylko. Kilka wag, takich więcej by się nawet przydało. O, kula gromu, to jest akurat fajna rzecz. Tego będzie można użyć kiedyś tam, jak będzie potrzeba taka. Na berserkerze ile jest? 70? 70 to... Otruj to. Czas będzie i tak atakowany. No i oczywiście musiał być ten zraniony berserker szybciej. Nie strasz. O, mógłby być pierwszy i po co by miał uciekać jeszcze. No to sobie dalej rozwalaj rózgowiczki. Tak jak Petrezen przykazał. Tutaj zaraz się ruszymy. Czarownica, dwóch czarnoksiężników. No oni zadają już wystarczające obrażenia, żeby tam tylną linię całkowicie im wyrąbać. Ty się napij i wskoczymy w to później. Nawet dają radę ci zablokowani, opętany z tym wyznawcą. Szybko awansują, to jest ich atut. No i myślę, że w takiej dłuższej perspektywie to nie tylko jedyny atut ich będzie. Co ty mogłabyś... No w sumie tylko ten jeden skarb pozbierasz. Wskoczymy tutaj. Zobaczymy, czy akurat inicjatywa będzie po mojej stronie. Może być sporo obrażeń na nim, więc niech on się odbroni. I co, drugi też będzie przede mną jeszcze? Dobra, nie było tak źle. Dostaniesz paraliż. A ten drugi będzie szybszy. No, nie dziwi mnie to jakoś mocno. Ale tutaj przynajmniej opętany się od razu uzdrowił awansem. To już ci brakuje bardzo mało, więc na tym demonie możesz dostać wpysk nawet od niego. 300 sztuk złota i zwój nawałnicy. Sporo zwojów, ale no nie możemy tego używać. Onyksowy gargulec. O kurczę. Tak, onyksowy gargulec to Tormentia. Od razu, już zawczasu nawet. Nie wiem, czy będę na niego szedł, zobaczymy co ma, może też dwa chochliki. No Meksowy, no to będzie mi tutaj na strzała usuwał wyznawcę, ale jak awansuje jeszcze raz, to już niekoniecznie. Dużo też zależy od tego, czy on tam już awansował na tej mgle wojny. Kolejna rózgowiczka, tym razem się nie udało jej rozwalić. Same aurangrzeby, no kurczę. Jakoś mnie to nie dziwi. 1500 sztuk złota. Jak widzę taką liczbę, to od razu budujemy. Bez zastanawiania się. Czyli już tak właściwie mam wszystko, czego potrzebuję. Później ewentualny budynek dla naszego antypaladyna. No to się później zrobi. Jeżeli zajdzie taka potrzeba. Ale ona sobie... Znaczy on, nasz demonolog sobie na razie tylko zdobywa doświadczenie pokonując rózgowiczki, także cudów się nie ma co tutaj spodziewać. Ale powoli, powoli tam sobie będzie dłubał. Dobra, ty miałeś pójść po to, więc jak najbardziej możesz lecieć. Zobacz, czy tam jest na końcu mapy też coś. No i co, idziemy w demona. Czat, ile ma życia? 152, więc sobie to na spokojnie przeżyje. Nawet jakby chochlik jakiś przeżył, gdybym chybił, no to tam
nie robi mi to różnicy. No i pięknie, czart się uzdrowił. Mógłbym w sumie go też wstawić na środek, jak będzie taka potrzeba też. Tu jest miasto nieumarłych, tylko że no, u licha nie wiemy, co tam jest teraz. Dlatego złodziej jest tutaj potrzebny, żeby w końcu na któryś z tych rózgowiczek sobie zbadać to. Wysłać szpiega, to wtedy będę wiedział, co tam w ogóle jest i czy mogę się tam w ogóle zabierać za to. No proszę, tutaj wyznawca zwycięstwem. Okultysta pokonany przez wyznawcę. To się tutaj naparzali srogo. Dobra, złodziej, ty tu się nie opierniczaj, tylko idziesz tam na tego wyznawcę. Dla ciebie jest robota, antypaladyna dobrze osłabić trutkami. A tutaj mamy co? Ohoho, to nie na teraz. To muszę mieć inkuba. Muszę mieć najlepiej jeszcze klątwę demonów. Inkub, czy by to w ogóle przeżył, bo to jest 150 obrażeń i tak, więc to jest dużo. To klątwa demonów musiałaby zostać rzucona i Tormentio, żeby tutaj w ogóle myśleć o tym, żeby to pokonać bez żadnych strat. A tam okultysta jakiś się w ogóle rusza, to chyba on. Jeden z tych okultystów chyba tam został pokonany. Zobaczymy, co się więc zadzieje ze strony hord nieumarłych. Coraz to bardziej się do nich zbliżamy, już tutaj miasto jest. Są dowódcy. A nadal nie wiem, co jest w armiach. No i to jest właśnie ten minus. Weź sobie tych goblinów tutaj poru. Musimy jeszcze trochę poczekać, żeby się dowiedzieć, co tu mają. Złodziej dał ciała. No nieładnie. Mogę się obkręcić i nawet to zdobyć. Nie, na razie nie będę wchodził tam. Tu jest taka sama walka. Dwóch wyznawców. Dobra, w tego demona sobie na razie wejdę. Już awanse są na takich jednostkach. Dostał opętany, ale to nawet lepiej, bo on szybciej awansuje. Więc jakieś tam ewentualne obrażenia w niego będą mniej dla mnie bolesne. On będzie w stanie to w miarę szybko sobie uzdrowić wtedy. Dobra, szukaj dalej gdzieś jakichś zasobów. Może ci się poszczęści akurat. Sprawdź, co tutaj jest. Tam jest jakiś skarb, ale tam nie możemy podejść. Mógłbym wysłać kolejnego złodzieja i chyba tak zrobię. Mógłby się zająć tym wyznawcą. No, a tak, żeby ten antypaladyn najlepiej nam nic nie zrobił, tylko że inicjatywa też na początku walki może zadziałać, także jednak i tak wyprowadzi cios. Chyba raczej i tak będziemy w stanie nawet na pełnych punktach życia pokonywać go w ciągu jednej tury. O, widzę, że tam pełen orszak hord nieumarłych wyruszył. Koniecznie szpieg. Ty tutaj to znowu pokonujesz po raz kolejny. Teraz już nawet walczą po tylu próbach. Arcywampir. No ładnie. Czempion szkieletów, wampir, okultysta. No to to już wchodzą naprawdę niezłe armie. Już wolę tą zwykłą rózgowiczką tutaj podchodzić. Nie wiem, co jest gorsze. Chociaż ty mi wyglądasz na pierwszopoziomowca takiego. Taki pierwszoklasista. Nie uda ci się tam podejść. Cholerka. Szkoda. Tam by trutka mogła nieźle zadziałać na nim. Ty masz co najmniej trzeci poziom. Tu mam taki piękny czar, którego się nie zawaham użyć. Gdzieś
dziesiątka od umysłu. Jeszcze by się przydały jakieś dodatkowe obrażenia. No, wyznawca już ma pomarańczowy mieczyk. Ustawmy sobie tak tego naszego czarta. Buty sobie zdejmę może. To tylko jeden punkt ruchu straciłem. Walczą! Narcywampir to będzie... Och. To będzie pięta Achillesowa. Niestety, ale się panie uzdrowisz. Do pełna. Zatankował. Jego to chyba trzeba będzie wystraszyć. I w kolejnej turze. W kolejnym podejściu go tutaj porobić. 174, ok. Zostały mu 174 punkty życia. Mam 56 plus 82. To jest nadal za dużo życia, ale teraz już się nie muszę przejmować, że ktoś mu zginie takim sposobem, jak te widma mogły zginąć od czaru. No to rzucimy jeszcze raz i wbijemy się w niego z ryzykiem, że może się nie udać. Są małe mikstury. Napijmy się. Przynajmniej. Dobra. Poszło. Pięknie. 210 punktów życia już ma opętany. Zew przodka. No, ładne tutaj rzeczy wlazły. Pięknie. 10 poziom, 52 punkty obrażeń. No, mniej niż antypaladyn ma życia i nieco więcej obrażeń niż Berserk. Ty nadal jesteś gorszy niż demonolog. Ale nie prezentujecie się źle, to są dopiero 23 tury zagrane, więc no... Powiedziałbym nawet, że całkiem przyzwoicie to wygląda. Ty jesteś pierwszopoziomowcem, może nie będziesz tak odważny, zobaczymy. Ale coś się naprawdę tutaj dzieje, dzieją się akcje. Menta Potens naprawdę tutaj pomogło. Dobrze, że mana śmierci była od praktycznie samego początku. Dzięki przejęciu miasta. No i odłożyło się trochę, odłożyło. Tutaj jest jeszcze w ogóle druga. Trzeba by ją też przejąć w końcu, bo większe ilości tych zasobów na pewno się nam tutaj przydadzą. I kolejną rózgowiczkę zrobię zresztą. Nie muszę się już martwić o brak złota, także tu na spokojnie mogę sobie szastać. No widzę, że hordy jakoś tam niespecjalnie zainteresowane moją rózgowiczką. Blady strach na nich padł. Dobra, tutaj to jest chyba jakiś pierwszopoziomowiec, ale wolałbym to nawet pojechać złodziejem. Chociaż Smok Zagłady to byłby cały czas paraliżowany. Więc w zasadzie czarta tylko postawić na środku. Myślę, że sobie powinni dać radę. Domu będą walczyć, ale uderzają akurat po bokach, także najpierw się rozprawmy tutaj z rycerzem śmierci. Oczywiście wiadomo, trucizna tu nic nie zrobi, bo odporność na śmierć. No chyba, że trucizna by biła z życia, tak jak u bestii Galeana, ale to nie ten sort trucizny. No, teraz naprawdę na mieście to można atakować te jednostki. Na mieście to nie problem. 95, czyli akurat tyle, ile potrzebuje opętany. No, podoba mi się takie levelowanie. I tutaj biedniejsza wersja smoczka. Ara musiał zaatakować też. Pewnie paraliż w czarta będzie szedł.
Nie przeszkadza mi to ani trochę. Tu już kończymy tą opowieść pod tytułem Miasto Hord. No i teraz będzie się teren dla mnie. Tutaj rozrasta. Gdy małżonek Mortis narodzi się na nowo, nawet Uther nie zdoła się oprzeć obojgu. O, żebyś się nie zdziwił, jak Galean odrzuci Mortis, ale to tam... On jeszcze nie wie. Dobra, trój ile masz sił w nogach. Aj, słabo im idzie, naprawdę. No, drugi raz złodziej padł, drugi... Trzecia próba, dwie nieudane przy 80% szans, to wynik naprawdę mizerny. Nie wiem, czy to mógł iść dalej. Weź ty coś jeszcze tam może ukradnij. Albo iść dalej, może, nie wiem. Ja idź dalej. Badaj ruiny, przemierzaj krainy. Tu jeszcze jest okultysta. Na okultyście to raczej nie ma jakoś. Na okultyście ile było szans na zatrucie? Mało. Chyba. Coś 40-50, tak mi się wydaje. Nie więcej. No, hordy widzę, że rzuciły się nawet na zasoby górskich klanów. No dobrze. Jak lubią. Proszę bardzo. Wybuduję sobie świątynię. Przyda się. Ty idź tutaj dalej, może coś znajdziesz. Nie mogę tu przejść. No naprawdę. Ork, dobra. Nawet te gobliny, gdyby mi się jakoś udało wystraszyć, to nie zmieniłoby to wiele. Dwie meduzy. Skomplikowana sytuacja. Też mi za wesoło. Dobra, no to trzeba się teraz rzucić już do gardła hordom, się nie przejmować. No. Jemu wyszło. Teraz możemy tutaj dopełnić zemsty na zdradzieckich demonach. I obydwaj zaatakują. Nie. Aż tak źle nie było. 105 masz tyle co demonolog na 13 poziomie. Tylko obrażenia gorsze. No właśnie, ty byś mogła to w końcu dostarczyć, baronowo. I teraz użyjmy sobie takiej magicznej iluzji, żeby nasz przeciwnik przypadkiem tego miasta nie zajął, bo ono jest całkowicie opustoszałe, niepilnowane, więc iluzja tutaj idealnie się nada jako naturalna blokada. No, bot ma coś takiego, chyba że zupełnie w ogóle jakiś malutki priorytet ma na przyzwane jednostki. I nawet jeżeli, zauważcie, przyzywamy na przykład mędrcem tym w przymierzu elfów, albo nawet przyzywam jakąś jednostkę z kuli czy z talizmanu, to ona może mieć nawet gorsze statystyki, mniej życia niż nasze jednostki, a i tak nie jest atakowana, więc bardzo mały priorytet jest. Z jednej strony jest źle, z drugiej dobrze. Z jednej strony źle, że w walkach nie możemy wykorzystać tego, że możemy jakąś nawet śmieciową kulę użyć, słabą, tylko po to, żeby się wróg na tym skupił i żeby nie straciły punktów życia nasze jednostki, tylko przyzwana jednostka, która i tak po bitwie zginie. Zniknie. No ale tak nie jest. Ale jednak z drugiej strony możemy przywoływać takie iluzje, albo zwykły nawet szkielet u hordy umarłych może służyć za taką naturalną blokadę i możemy się chronić przed jakimiś silnymi wrogami, którzy nie będą za bardzo mogli przejść przez taką blokadę. Także no to ma swoje dobre i złe strony. Taka sytuacja. Tu jakieś auran grzeby. Kolejne. Oczywiście znowu nie znamy, co tutaj mamy. Dwie zmory. O Jezu, smok śmierci. No tutaj to są cały czas armie bardzo, bardzo mocne. Zdecydowanie tutaj się idziemy uzdrowić. Czy ja tutaj dotrę do tej zmory? Dotrę. Nie mam złota nawet więcej. Dobra, poczekamy, no co?
Ja ze swojej strony mogę im zapewnić. Że ich nie opuszczę aż do śmierci. Tu będzie walka. Więc tutaj też musi być walka, czyli nie mogę przyzwać go tu. On i tak przejdzie. Nie, nie przejdzie. To musisz być tu. Wydaje mi się, że to wystarczy, żebyście nie mogli stąd wyjść. Chociaż to może mi się tylko wydawać. Tak, tu jest jedna kratka. Tu jest jedna kratka. I ty akurat tą jedną kratkę tutaj wykorzystujesz. Po przekątnej. No to powinno być on. Ok. Powinno się udać, żeby stąd nie wyszli. Ciekawe, czy mi swoją drogą zaatakują. Pewnie zaatakuje mi tego złodzieja. Jeszcze ten duch wtajemniczony. Ten przód to jest do niczego, ale no te zmory dwie. One mają więcej inicjatywy. Ciekawe, na kim się skupią. Pewnie na... Wydaje mi się, że na baronowej. Chociaż mogę się mylić. Ciekaw jestem, jakby to wyglądało. Jeśli chodzi o ich priorytet. Dobra, złodzieja to wiadomo. No macie jeszcze poziomy wyższe. No to trochę lipa. Co jest, gdy masz poziom, pani Lisza Królowo? 11, 78 obrażeń zadajesz od ognia. Kronosa chyba rzucę, bo zmniejszenie inicjatywy tu naprawdę może mieć bardzo istotny wpływ na przebieg tej walki. To też sprawi, że stracę sporo many i nie będę mógł rzucić niczego więcej. Więc na razie to przytrzymam. Nie muszę się śpieszyć, tak? Na razie stoimy tutaj w miejscu. Tam jest jakiś zwykły humrek, więc... Później zrobię sobie arcyczarta. To jeszcze postoimy chwilę. Tego będę truł. A później możemy jeszcze użyć iluzji kolejnych. I tak bym to widział, żeby tu jakoś wyjść z twarzą, że tak powiem, z tej sytuacji, więc możemy ich przetrzymać i nie będziecie mieli łatwo. Tylko że złodziej będzie musiał zrobić to tak, że podejdzie tylko blisko, później je zatruje, cofnie się, żeby nie mógł mi tutaj go zaatakować i tak. Jedna trutka tylko. Oni będą mieli regenerację. Dobra, to były wcześniej zrobione iluzje, więc teraz muszę zrobić kolejne. No i tak w kącie ich ładnie przytrzymamy tutaj. I tutaj kolejna. Chyba w ten sposób. Dobra, tu jest ok. Tu mamy pełną pulę punktów życia. Róbmy sobie arcyczarta, żeby mógł w końcu używać tych zwojów, nie tylko mózgowych. Iluzje są naprawdę to najlepszy chyba czar jest w tej grze. Tak potrafi z tym botem ustawić sytuację czasami, że to jest po prostu aż piękne. Jakie mamy tutaj? Mamy jakieś przydatne kule jeszcze. 25 obrażeń, 25 obrażeń. To wolę jednak stówkę zadać. Konkretnie przywalić przez głupi ryj. Tutaj trzeba będzie tego się pozbyć, bo to jest i tak mało warte. Z dwa razy po 50. Chociaż jeszcze tego Kronosa bym rzucił. To ja tu poczekam. Ja jeszcze poczekam tutaj. Chociaż żeby tak nie stać jak widły w gnoju, to bym poszedł tam. Tylko znowu nie wiem, co tam jest. Tam się nie opłaci tego w ogóle truć. To pójdę sobie na demonologa może. Rycerz piekieł. No, pięknie zaczynasz, no. To naprawdę. Te połączenia mogą być bardzo niedobre dla mojego. Ach. Czar dostanie i to
solidną porcję obrażeń. To się nie uda z tym demonologiem. Tnijcie go. Ten czar może zostać pokonany przez tą dwójkę. 82. Spróbujcie z nim. Szkoda, że trutka nie weszła. Na szczęście demonolog nie zaatakował. Dobra, nie musimy tutaj pozwalać mu uciekać, bo i tak by przeżył każdy. No i pięknie, uleczyliśmy się, awansowaliśmy, oprócz demonologa, ale przynajmniej został wykorzystany ten czas w tej turze. Przejdziemy się tutaj później i wrócę się do siedziby. A ty, koleżanko, miałeś już to dawno zrobić, więc to zrób w końcu teraz. Usuń tą rózgę. Co mamy tu dalej? Okultysta. No dobra, następny okultysta. Mana piekielna tu jest. O, to będzie kolejny mój cel podróży. Tu już z wojownikiem szkieletu jest aurangrzeb. Same aurangrzeby, naprawdę. No już, muszę przyznać, że idzie mi tutaj lepiej niż się spodziewałem. Chociaż też w sumie się spodziewałem, że nie będzie to tak jakaś bardzo trudna misja. Szkoda, że klany zerwały przymierze, bo teraz, kiedy się już skupiłem ładnie na walce z nieumarłymi, mając już w zanadrzu bezpieczeństwo, że jednak tam mimo wszystko te klany tam nie będą nic robić ze mną, nie będą mi przeszkadzać, ale nie widać ich aktywności też gdzieś w moich terenach, nawet jak byli sojusznikiem, także... O, kula odnowienia, więc to chyba jest to samo, co miałem. Nie, to jest dla wszystkich. Odnowienie punktów życia. A weźmy sobie w łapę... No, jeszcze kula to akurat się nie przyda, kula. To odnowienia. Tutaj kolejna iluzja, żeby zaktualizować dane. No i zapędziliśmy przeciwników w kozi róg. Czy ty byś sobie z tym dał radę? Śmiem wątpić. Miałeś to zbadać, więc to zbadaj. Miks wojowników nieumarłych. Oj, to zdecydowanie nie jest takie do wejścia na ślepo. Przede wszystkim rózgowiczka musiałaby mieć paraliż tutaj na widmowym, a myślę, że czarta by paraliżował tak czy inaczej, ale pewności nie mam. Dobra, teraz to idziemy się tutaj uzdrowić i zobaczymy, jak będzie z maną. No, potrzebujemy jej jednak sporo tutaj, żeby rzucić ten cały pakiet. Chyba, że mogę jedną tylko menta potens dać. Plus tego Kronosa. To będzie 350, więc byłoby mi już stać. Kolejne 150 będzie potrzebne. To akurat będzie mnie stać na to w kolejnej turze. Więc damy tutaj dwa razy po 50. Plus Kronos i powinno wyjść dobrze. Tak mi się wydaje. Już jesteśmy praktycznie pod samą stolicą. No dobra, czyli widzę, że tutaj ten odcinek głównie stanął nad znakiem zapytania, co z hordami. Miasto zostało przejęte. Tutaj już główne siły, myślę, że zostaną zaraz odparte. Więc będziemy mieli to załatwione. Dobra, demonuter jeszcze będzie nam tu w dupę. Mam dosyć waszych żałosnych zapędów. Nie zdołacie mnie zniszczyć. Uciekajcie, a okażę wam łaskę. Musimy przetrzymać, panie. Betrezyna można ocalić.
Strzeż się, górskie klany wyruszyły. Dysponują potężnymi armiami. No coś tam było, no. Teraz już nie wiem nawet co mają, no ale... No trudno. Czy to był ten Aurangzeb? Który to był Aurangzeb? Bo oni tu wszyscy bardzo dobrze się maskują, kurczę. Wszyscy to samo imię mają. Trafi się jeden lepszy. I się nagle okazuje, że my tutaj chcemy zaatakować kogoś z opętanym, jakimś opętanym jest wojownikiem, a tu się wojownik szkieletów nagle wysuwa. No, bywa i tak. Dobra, usuń tą rózgę, proszę ja ciebie. Ty się tam nieśmiało możesz zapuścić na ten teren. Koniecznie tego szpiega wyślij. Żebym ja tu wiedział, co się dzieje. Uzdrów go do pełna. Ciekawe, jak tu wyjdzie z tą walką. Mają poziomy wyższe. Zostanie im 15 punktów życia. Więc nawet jeśli by mi się skupili na demonologu, to wyznawca to dobije w razie czego. Nawet przeżyje atak tamtej rózgowiczki. Chociaż teraz z Kronosem, jeżeli go rzucę, to... Powinienem mieć większe szanse. Bo tutaj wiadomo, że tylko mam 40 inicjatywy. Już mógłbym sobie zwiększyć na tą walkę. I chyba tak zrobię. Ustawmy się tak, żeby w razie czego tą rózgowiczkę, tej rózgowiczkę, mówię, dowódczynię zaatakować. No właśnie, bo... Albo czarny, albo opętany tutaj zrobi porządek z nią, bo już ma opętany wystarczające obrażenia, ale ona ma pancerz. Ale co z tego? Ja mam inicjatywy więcej. Ładnie. Pojechaliście z tym tematem. 119 punktów doświadczenia. Oczywiście tutaj poziomy dla wyznawcy i dla pętanego. Wspaniała. Wspaniała to była walka. Nie zapomnę jej nigdy. I smok śmierci tutaj jeszcze. Chyba bym wolał w tego smoka śmierci wejść. Tak wam szczerze powiem. Atakować to jak się da. No, jeszcze na obronie. Będą chcieli uciekać. A to mi zapewni bardzo dużo doświadczenia. Zabicie takiego smoka. Kolejny awans naszych nieustraszonych pierwszopoziomowców. O, i nawet dowódca. No, 12 poziom. To bardzo dobrze. Awansuj dalej, o to chodzi. Tobie też się należy. Musisz nadrabiać te stracone rzeczy. A tu już się zbliżamy do Inkuba. Nawet brak tego jednego maga. No, jestem w stanie to zaakceptować. Możesz tu jeszcze podejść, to podejdź. Nadal będziesz zablokowany tutaj. Dobra, złodziej, złodziej. Gdzie jest złodziej? Ja się pytam, gdzie jest złodziej. Jeszcze jeden tutaj złodziej był. Jest tutaj. Dobra. Będziesz miał specjalne zadanie później. Ty złodzieju podejdź sobie tu. Bo coś takiego. Później tylko zrobisz jeden krok. Zatrujecie go tam ile się będzie dało. I tak bym to widział. Ty się ruszyłeś, ruszyłeś. No, to już wyszła bardzo dobra akcja. Załatwiliśmy najgroźniejszą tutaj przeciwniczkę. Chociaż tam jeszcze pamiętam, że okultyści byli. Już ich nawet tu widzieliśmy, ale mistrz okultystów przede wszystkim. On tam gdzieś pod stolicą sobie krąży. Tu oczywiście czaszki. Nawet dwie. Plaga. Mnie tutaj interesuje ta mana śmierci najbardziej. No a to manę życie to przy okazji. Czyżby nasz demonolog był zaatakowany teraz przez okultystę? Już wiele na to wskazuje, bo czary nam rzuca. I to srogo. A nie, to ktoś inny.
No kurde. Oficjalnie straciliśmy demonologa. To jest jedyny minus tego wszystkiego. No niestety. Zapuściłem się zbyt daleko, no i tak to wyszło. Co by tobie dać? Mistrza oręża chyba. Będzie najlepsze rozwiązanie. Szkoda, no. Szkoda straconego demonologa, no ale tak to bywa. Turcy, masz poziom drugi. No dobra. Nie zmienia to faktu, że i tak mamy duże szanse, by cię truć. Dobra, jednemu się nie udało. Trudno, jest jeszcze opcja. Kolejny to zrobił. A, i tutaj już nie powinno być problemu. Tu mógł być nawet widmowy wojownik, ale na budynki się nie ma. Bo i po co? Bądźcie przed tym wampirem. We dwójkę. Dobrze. Przynajmniej on nie zaatakował. Jest inkub, jest inkub, jest pięknie 15 poziom opętanego. Wyznawca na 17 poziomie. Ładnie tutaj awansują. Sklep. Wejdź do tego sklepu i sprzedaj tam. To czego nie potrzeba. Kulagierka to zdecydowanie nie jaszczoluda. Też niepotrzebna. Kosztowności. No a resztę kul już można zostawić. Tu jeszcze można kupić. Znaczy wykraść, ja nie mam zamiaru tego kupować. Dobrze, więc ty jeszcze tutaj postaw rózgę. Ty również. No i będę musiał teraz mieć kogoś, kto będzie usuwał podstawowych dowódców. Muszę zrobić jakiegoś doradcę najlepiej. Dać mu czarta. To już to zrobię nawet, tego czarta. I powiedzmy wyznawcę. Miał sobie demonolog levelować, mieć w jakiejś tam dłuższej perspektywie nawet może antypaladyna, no ale cóż, został uśmiercony. Dobra, no to co, kończymy turę i to byłoby na dzisiaj tyle. Sporo się zadziało tutaj w kontekście walk z nieumarłymi. Jeszcze coś im zostało, także trzeba się na razie jeszcze zatrzymać tutaj na ich terenach i co gorsze tutaj pokonać, ale to w następnym odcinku. Ja wam na ten moment dziękuję za oglądanie i słyszymy się, właściwie to mnie słyszycie w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia następnym razem. Cześć.